Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie na kolejnym locie, piątym. Dystans dzisiaj 136 km, skrócili tak jak wcześniej mówiłem. Przejdziemy do wyników od razu, bo ci, którzy nie oglądali wczoraj filmiku z karmieniem, kontrowersyjnym, że tak powiem, bo mieliśmy parę telefonów, ale bierzemy wszystko na miękko. Tak jak mówiłem, pierwszy i drugi gołąb w sumie w jednej minucie odbity Boba Taylora, nasz trzeci i czwarty. Różnica 18 sekund. Właśnie to jest to, o czym mówię, że tutaj naprawdę te sekundy robią robotę. Dzisiaj jest boczny wiatr, tak jak i ostatnio. Wschodni, wieje, pokażę jak wieje, zobaczcie. Liczę te godzina 40. Z pierwszego lotu w każdym razie przy podobnych warunkach szły godzina 40, ale lot do lotu nie jest równy. I czekamy na gołąbki. Poszło trochę tam więcej tych gołębi, nie wiem do końca ile, bo nie byłem też do samego końca w klubie. Odnośnie tego filmu z karmieniem, 3 wczoraj telefony, lubię z ludźmi rozmawiać, wymieniać się, że tak powiem, swoimi i słuchać innych. Zadzwoniło dwóch panów bardzo niezadowolonych z moich słów, trudno, ale zapytałem na koniec rozmowy jednego i drugiego pana, jakie to otóż panowie mają wyniki. Okazało się, że jeden się w ogóle ze mną rozłączył, a drugi nie chciał na ten temat rozmawiać, czyli wnioski są wyjęte. Dzisiaj gościmy tutaj Rafała. Rafał, chodź się pokaż. Rafał przyjechał tutaj do nas na lot. Wszystkim kolegom i koleżankom. Przyjechał na lot, młody hodowca, stary hodowca, ale jako młody, który zaczyna tutaj zabawę tutaj w Anglii. Ja się zobowiązałem już tutaj też, że Rafałowi tutaj pomożemy z każdej strony. Fajnie, że następny członek tutaj to po prostu dołączy do naszego teamu. Przyjechał na lot, czekamy na Krzyśka. Krzysiek zaraz dołączy i oglądamy. No, warunki jakie są, takie są, ale tak byśmy Rafał gadali, nie? Wiatrek się zrywa taki bardziej. Ale w każdym razie. Dają radę. Dają radę. Czy dają, to zobaczymy, czy dadzą, nie? No, ale w każdym razie następny lot, ostatni odpuszczamy, tak jak wcześniej mówiłem. Moja gapa taka z urlopem, ale trzeba jechać też odpocząć. Nie tylko dla gołębi człowiek żyje. Oprócz innych rzeczy nic się tam nie wydarzyło. Filmik wczorajszy, mówię, kontrowersyjny co dla niektórych, ale to są tylko, i powtarzam, to są tylko nasze tutaj wszystkie praktyki, to nie jest żadne kopiuj wklej. A czy ktoś i jak wyciągnie z tego wnioski, to już nie nasza tak, że tak powiem, sprawa. My dajemy tylko wędkę, nie dajemy ryby. Jeszcze raz Tobie, Wiesiu, dziękuję za fajną wczorajszą miłą rozmowę. Naprawdę dużo wyciągnąłem wniosków i dziękuję Ci za wszystkie Twoje pomoce, że tak powiem. Oprócz tego co? Gołębie siedzą, pierzą się, młodziaki się zaczynają już pierzyć. Karmia pierzeniowa, karmione raz dziennie, nie ma karmienia dwa razy dziennie, ale nie na fulla, tak jak wcześniej mówiłem. Karmimy raz dziennie, ale dobrą karmą. I do tego teraz będzie dodawany co drugi dzień, raz będzie omega 3, olej dodawany do tej karmy jeszcze dodatkowo i ropa B. Tak, żeby dostały też jak najwięcej tego tłuszczu, białka, żeby one się fajnie spierzyły. Żadnego białka nie będzie dodawane, bo te karmy są teraz tak bogate, że naprawdę nie ma sensu tam nic dawać. Godzina która? Półtorej godziny lotu akurat. Puścili późno, bo 9:30. Dobra decyzja, tak jak wcześniej to powtarzałem. Nie ma co się wygłupiać z tymi wcześniejszymi wypuszczeniami. Czekali tam znowu jakaś kabina, była duży kombajn, ponad 20 tysięcy gołębi. Do tego były jeszcze tam 5 innych kabin. Nasz sekretarz zdecydował, że wypuści ostatni. I dobrze. Tak jak wcześniej już widzieliście też na filmikach, mieliśmy i z 200 km i o godzinie 15 wypuszczali i bez strat. Ja jestem zdania, im mniej tych gołębi na niebie, tym jest lepszy przylot. Nie ma tego miksowania, przeciągania. Aczkolwiek teraz przy tych lotach, już przy piątym locie, to już powinny gołębie iść w kierunku, nie, że tam jakoś się miksować jeszcze, chyba że jakiś trafi się osiołek, że tak powiem, no to idzie tam za innymi, a tak powinny być. Z zeszłego... Otworzysz Rafał? Akurat jeszcze chyba Krzysiek dotarł do naszego filmu tutaj. No to będziemy razem wspólnie oglądali. Tak jak wcześniej mówiłem, wróciły dwa gołębie jeszcze, nie liczę na nie w ogóle dzisiaj, że zrobią tam jakiś wynik, bo to są gołębie, które takie powracają tam po tygodniu. Aczkolwiek mała Kaśka zrobiła z treningu
Tak jak już mówiłem wczoraj na filmiku, że zrobiła taką super niespodziankę, że... O, jest i mister, chodź! ja was przepraszam, na chwilę przywitam się tylko z Krzyśkiem. Ale dotarłeś w końcu, kurde, brak. Siadaj na łapce, kawę ci zrobię, tylko wiesz, no problem jest, kawy nie ma, Kasia pokawy pojechała. No spuszczalną ci zrobię, co? No to dobra, może wiesz. Dobra, to ci robię. Co tam, strasy? Wczoraj to masakra, deszcz cały dzień. Cukru ci tam sypać? Słucham? Cukru i mleka? Cukru tylko. Dwie? Dwie. No, ja też jestem w trakcie budowania. Tak? Jeszcze to? Tak. Dlatego przyjechałem, nie? Mówię, nie, no już muszę, nie? Bo tak samo, jak to się mówi, nie? Tyle lat, co jest ten, później w Anglii, zrób przeprowadzkę do Polski, idę z powrotem, mówię, do mojej koniec, ostatni dom kupiony, złem nic się zaczął budować, bo ja koniec, nie? Już nigdzie nie wyjeżdżam, nie? Elegancka. No i tak trzymać. No, mówię, nie? To tak i tak, jak to się mówi, hobby od dzieciaka, to tak i tak nie unikniesz tego. Tak, nie unikniesz tego. Ale to jest pasja, to. Tutaj będą wyniki. Ja nie miałem dla ten, ale mówię, nie robię sobie ten, jak to się mówi, szybciej. Nie, ja Peter Bora w tamte strony. A, Peter Bora. No, nie, ja tam. Mówię, ten, mówię, dzwonię i mówię, jak już pójdę brać czy coś, to mówię od razu, które z konkretnego źródła, czy coś, nie szukać wiatru, które jak to się mówi, nie błądzić, nie? I tam coś tam wiedzy i wszystkiego. Bardzo dobrze, trafiłeś. Ja mówię, tak samo mówię, trzeba. Czy się głodny jesteś? Nie. Zrobić kanapkę? Nie, ja nie jestem głodny. Na pewno? Nie jestem na pewno. Ciasto. Po takiej trasie to ja tam sam nie jeździsz nic. A ciasta ci byłeś? Nie. Na pewno? Się opaliłeś? To jest w Polsce, byłeś? Na budowie. Na budowie. Ale na czym miałeś to wymyślenie? A po drodze jaki robiłeś? 2x40 raz 20. Już tak. Ale 3 tak będzie. Nie przed tym skrytem by trzeba by 3 razy. No, to jest skrytka. Ale trafiłeś go tam. Kochanie, ja was tu przepraszam, cały czas kamera tutaj gra. My tu między sobą będziemy rozmawiali, bo z Krzyśkiem nie widzieliśmy się w kawałek czasu. To... Puścili mnie wcześniej, elegancko i tak dalej, kurde, zero, kurde, nie zatrzymali mnie, bo zawsze mnie zatrzymują. No. Nie, co dopiewają, jakby nic nie znaleźli. Ale elegancko. I może kurde, nie ma aż tak daleko, to 210 km. Teraz miałeś spokój w rano, jeszcze było. Ja się bardzo było, przyszło. Ale na 25 pewnie. Na 25. Ale zobacz, i wracają, o tam poszły trzy jakieś. Patrz, jeden do nas by był? Trzy jakieś idą. Nie? Ale to znowu, kochanie.
Po zlotu będzie, tak. Ale tu tak szły i tutaj tak zakręciłem, nie? To stąd powinny być, tu. Tylko, że wiesz co one mają? W tym roku jeszcze ani razu nie było, że przyszły wysoko. No. I tylko tu od razu za domu bęk. Za domu. One muszą tak mi spoić. No. I Bob do mnie mówi tak samo. Mówi. W tym roku mieli wszystkie młode, idą tak mi, że przy bocznym wietrze to on będzie nisko się robił. Będzie nisko. No ale to one chociaż przyzwyczajone są. No, jeszcze z synem rozmawiamy. Tego mnie nie przyleca, to proszę boczka Berka, ja chcę zobaczyć. On jest zainteresował. No nie wiem, czy to tam co będzie. Zainteresował. Nastąpiło, to nie polepszają, ale nie powiem dzieciakom, nie grajcie. Nie. To nic się nie dzieje. To jest mistrzostwo świata. Nie, dzieci. To z tego pierwszego były, bo to jest sam dystans, godzina 45. No, z pierwszego roku, nie? Tylko się wywiało. Mniejsze będzie. No, tutaj w mieście to jeszcze tak ten, ale na polach to wiele bardziej. No. Nie? Czekają na ciebie, bo tu zola wszystko czeka cele, żeby tu uzbroić. Odtąd będą do tej płyty, gdzie będą cele. Nie, to z tego gojemnika wszystko wziąłem, to boki wziąłem, bo tam po pszczury były wyzerwane. Powymieniałem, po co będę kupował? Wiesz, tu dałem pełne, to mają cudowne, to tu pełne. Tam do korytarza to ja chcę mnie widzieć. Chcę tu brać. Nie, nie słyszę co świat. Nie wiem, czy na to. Jeszcze coś mi to jest, bo ja ty mnie wyliczę, nie? Co mówię, jak chcę kupić, ale ja mówię, dobra, to kupcie. Ja jak chciałem mieć, jak chciałem, dobra, no. No. Kupcie, nie? Chcę robić coś, no, ja ci jest potrzebny ten deser, nie? Ja ci nie wyliczę, gdy masz papier, masz papier, nie? Ale tak. Ja wczoraj lotowałem, normalnie. Godzina 40. Czekamy. Ale wiatr nie jest, zrywa się coraz bardziej. Jestem ciekaw, czy co, wiesz co, zastanawiam się z jedną samiczką taką, nie? Ty ona tak czuje. Cały czas czuje, cały czas czuje. Powiedz mi, a jak powtarzalność tych pierwszych jest, czy... Jest, no później ci listę pokażę, bo ja z każdego sobie piszę. Ale są takie trzy samiczki, widzę, kurde, co one naprawdę robią to robią. Ja dopiero już spali. Kładziemy papę, a do mnie mówi, tata mówi, tu musisz sobie taką werandę mówi, zrobić, mówi. To mój będziesz widział, mówi. Tutaj ciężko było z karmieniem trafić, ja ci powiem, miałem taki lekki dylemat. Bo oni mi dopiero napisali w czwartek wieczorem, że jest lot dopiero na ten. No ale
wczoraj to tragedia pogoda, nie? No nie, wczoraj jakby był noc, to nie, nie byłoby szans. Cały czas na chyba nabierasz? Tak. Znaczy nie, to nie leci na live, tylko nagrywa się. No, a później sobie stawiasz, czy? Nie, no później ja nie obcinam tego, bo ja nie umiem nawet. Kiedyś jeszcze jak Dominik, ten syn, jak wcześniej mi nagrywał, no to on tam to robił, że tak, umiał to jakoś zrobić, nie? No, a ja nie umiem i nie chcę się obcinać. Może bym nie umiał, że ja do komputera to taki maila odczytać, o i tyle. Mówimy sobie, wszystkie dźwięki jego zaraz mi się chodąca. A i fajnie, że tam robotę podciągnęliście. Zrobiliśmy do stropu. No, no, ja się do stropu. No, ja ci powiem, że już tak w robocie idzie się tak, no. Nie, co on tak co patrzy w to niebo? Ale, ej! Zostań mnie po łóżku, nie? Co ty gościu? Bob mówił, że będzie 2:15. Ten ode mnie, ten rytm. 2:15? Że 2:15. Mówisz, że 45 mil, jak pójdę na godzinę, to będzie. No. No nie, 45 mil jest okej. Teraz to one już na dolocie są. Tak, są na dolocie. Kurde, ciekawe jak ta się pokaże. Ta mała Kaśka tam strach. Znaczy, to taka moja niewiadoma. W sumie włożyłem tam też Stanczyka, bo ci 2 tygodnie będzie tam. Już tam zauważyłem, że cwaniak nauczył się na polu. Tak, ostatnio jak poleciały właśnie, to ci mówię, że poszły na tyle. One wszystkie wróciły. No, najedzone. Trych, szybko nakarmiłem, mówię, o gdzieś mówię, albo poszedł tam gdzie był, mówię, bo 2 tygodnie go nie było. Przyleciał, to na chłopcy ptaki i nogi utytłane w ziemi. Nie? Nauczył się na polu żerować. Wiesz co, zapomniałem wczoraj włożyć tego czerwonego. Nie zapomniałem go, kurde. Z Dominikiem jechałem na warsztat. No jest tu gdzieś, łaję. Ale to może być dobry tytuł. Chcesz, to ja pojadę, to ja go wezmę u ciebie, go wypuszczę. Zobaczymy, co jest. Ty, to ja ci go dam, no. Wypuścisz u siebie. Ja go wypuszczę. Ten radny, bo co ten czerwony, no. No, chłopie, szybko będzie samiec. Ja widziałem, że tego nie było jeszcze, no. Kurde, to będzie taki samiec. Zobaczymy, może coś. Może coś z tego nie będzie.
czerwony, to taki trwany się zrobił. I on nawet do młodych tu nie chce chodzić. Bo wie, że zostaną piwa, od razu będzie wywieziony, kurde. I od razu to właśnie. Mówi, tam nie łażę, mówi, bo tam mówi, może być przejażdżka. Ale tyle co dnie? No, 10 razy, kurde. Mówi, raz ja go wywiozłem na Londyn, a pojechałem tam na Zastylnik, gdzie na wieżę 40 km. On przyleciał z nimi wieczorem w tym. Ja wracam się z mojego. No ja ci go dałem, będzie. Od siebie go wypuścić. Ja dzwonię do gościa, ja dzwonię ze 20 razy. Co ty, nikt nie odbiera telefonu. Ale ja w tamtym roku tak samo, wracałem z psami ze spaceru i też przy drodze siedział, nie? Mówię, zaraz auto rozjedziemy, nawinąłem i też wziąłem go kurę, wiesz, klatkę od psów, bo też dzwoniłem, nie? Bo miał właśnie na lotkach tu nabijany, nie? Nikt nie odbiera, nie? Jeszcze dzień go podkarmiłem, wszystko ten, pojechałem z tam, w mieście go nie wypuszczę, bo zaraz będzie dzida z tamtymi i będzie siedzieć, nie? No. Pojechałem tam za miasto, które właśnie ten, na spacer, wziąłem go w kulach, wypuściłem, patrzę, pokrążył, poszedł. Dzikie tylko mylą, nie? No u mnie też właśnie teraz wszyscy siedzą, nie? Moja najlepiej, które w tym roku warzywniak, tam zrobiłem zawsze też warzywniak. Warzywniak zrobiłem coś tam i zaczęło wychodzić ten, nie? To dzikie przyjaciół, wszyscy kończy. Mówi do mnie, żadnie kobi, moje będą, moje warzywniak nie będą ci jadły, nie? No uważaj, ja tu taki widogląd miałem. Wiesz co one zrobiły? Nie krzychu. A on mucił chłopie całego. Ja wiem o co chodzi. Wiesz, musiałem moją uspokoić, że wiesz. No Stasiu przychodzi i mówi, a ty mówi, gdzie są grejpsy? Mówię, to twoje młode załatwiły. Masz pierwszy gołębnik tak naprawdę. Tak. Mówię, ty z różnicy 9 mil mam do boku. Wczoraj nawet on sam mi mówił, nie? Mówi, kurde Adam, mówi mi, tak mnie gonisz, mówi, jak gdybyś mówi był koło mnie, to mówi, on, nie miałbym szans mówić z tobą. Wiesz, jeszcze jakby było pod wiatr, to jeszcze, a przywodny i ten jest wschodni wiatr i to spycha na barwę. Spycha na niego, to teraz nawet jak on nie walnie tu z kierunku, a przyjdzie stąd, to już koniec. Ale ci powiem, tak one dobrze się bronią. A w federacji jest lista? Jest, no. Duża tam sprawa jest? Nie ma, u niego było 18, ale tu w federacji, to nie było. To on odbił 10-11, a my 12-13, no a 1446, a 1435, nie ma dużej sprawy. To liczy o te punkty, nie? Tak, tylko że Gary Wood to kurde to już jest taki gracz, że... To jest, nie? O, już jest mistrz świata. Ale Phil Gomez, on też super, on... Ja z nim latałem kiedyś jeszcze, to też taki no, topowy, nie? Dał na drugi lot i odbił tam drugi, trzeci chyba, super. I mówię, kurde, nie ma go na listach. I wczoraj pytam na pobiegu, co, bo on... U nas w federacji lotuje, tylko że w innym punkcie.
No i pytam, co ten, a on po tym COVID-zie zawał miał, po tych szczepieniach akurat gdzieś go dopadło. I teraz mówi, że był na spacerze gdzieś, bo on spaceruje w dwóch stronach. Mówi, że miał tego smartwatcha czy coś. No, no. I to poinformowało go znowu, że jakieś ciśnienie, ten i w szpitalu znowu jest, no, kurde. Nie? I też go z lasu gdzieś tam, kurde, helikopter odbierał, kurde. Nie? Ale jaka chmura idzie, ty. Chociaż tam po trasie sprawdzałem na tym radarze, to tam nic nie było. Nie, ja też właśnie poczułem. Taka chmura gdzieś. Ja ci powiem, że tak, nawet trochę tak jakby pod wiatr się zmienił. Pod wiatr? No. Tak może być 2 godziny 15 gdzieś, jak mówię. Na te długie loty? Łop nie daje. Na ten na ostatni nie. A ci mówiłem, że odwaliłem, nie? Że urlop akurat jest na urlop lecz. No, no. Ale tydzień wcześniej będzie te 320. Bo... A wiesz, nie chcę, już nawet mówię, ciebie się zapytam, czy przyjedziesz, ja bym je włożył. Nie. Tylko, że wiesz, o co chodzi. Ty pojedziesz w poniedziałek do pracy, czy tam w niedzielę, zależy będzie kiedy lot. A córka nie przypilnuje i kot zgarnie i dopiero będą cynki. Już wolę jechać, wiesz, z nową odpoczętą. Nie, nie, nie. Aczkolwiek zobaczymy. Tak. Ktoś podkorci mnie te samice, ja bym, te samice bym włożył ci. Dwie godziny 55. Godzina 55, co ja gadam? Godzina 55. Dzieciaki jak to poszły do domu, nie kopią piłką. Przerwę jakąś robiłeś, spałeś? Tak, zrobiłem sobie przerwę od kanału, nie? No, no, to dużo. Nie, dopiero na stronę. Też ciepło, nie? No. Poszedł nie? Poszedł wiele? No, ale no, stąd ja tego mówię, tydzień temu do Rafała gadałem. Jeszcze nigdy tu w Anglii nie widziałem tyle goni. Ale wszystko szło na lot. Takie paki chodziły i jedna, mówię, szła taka ze 30-40 i ten jeden czwarty chyba tam odbił od nich i to na nim. Czyli mnie za mocna ta kawa? No postawi zaraz powrotem do Polski. Jeszcze jutro wolno, nie? Odpoczywasz. Tak. Dobrze. Ja, ale hula ten wiatr. No. To teraz się da. Nie wiem, co taka trasa, nie? A, ja nie lubię.
on idzie tam jeden. Ale to z lotu zobacz, tak. Nie wiesz, to na, żdy. Jest. Ale szedł, ale nie szedł na ten, ale z kierunku. Ale pikuje, tak. Kemen! Jest. Kemen! Kemen! Kemen, baby, kemen! Kemen, baby! To ta samiczka. Kemen! Kemen, nie, właśnie. Kemen! Kemen! Chodź! Wejdź! Ale pięknie. Ale ty, szła ta jakby nie na ten, nie? Ale tak się chowała. Ale wysoko, kurwa, szła, nie? Ale piękny czas będzie. Ale pięknie idzie. 11:22. 22 samiczka. O, idzie następny. A to nasz, nie? Ten jaki się ma białorota, ale... Ale wysoko szła, kurde. Idzie. To będzie dobry czas. No to 2 godziny lotu praktycznie. I do, zobacz, 2 godziny i co, ona zmęczona przyjechała? Nie. I nawet do jedzenia za bardzo nie idzie. To pójdę zobaczyć tą listę, czy to ta samiczka, co na te chciała. Wcześniej siadała pierwsza? Tak mi się wydaje. No. Skąd to zeszło? Ła, jak strzała. Jak stary, jak stary goło. Tak. A młode tak nie schodzą. Tego MB, które są w ten pierwszy dzień. No. Znaczy w pierwszy dzień, do zegaru. No. To ona ani razu nie była do zegaru. O. Czyli po zegarach dopiero przychodziła w ten sam dzień, a tak nie było, ty. Teraz zaleciała, ale poszło. Teraz to ona mnie zaskoczyła, ci powiem. Ale ona tak fajnie szła, nie szła tu od razu w kierunku, tylko tak i pan się zawija, tak, kurde, nie? Pikowała niesamowicie, pikowała. O, jest! No i to cukrówka chyba. Ale pikowała niesamowicie. Ta będzie w czubie, na pan. A, ta będzie w czubie. Bo jakby nie była, to zaraz by były następne, a to tak jest tu właśnie, panie, że jak siądzie ten pierwszy. To są trzy. Kamen! Kamen, baby, kamen! Kamen! Kamen, baby, kamen! Kamen! Nie były dwa jak ostatnio, ale kurde, jeden i trzy. Patrzę, idą trzy. Ale już te nisko. Tam będzie w czubie. Ja od z tego, nie? Tak, tam będzie w czubie. Tam będzie w czubie. A tak właśnie, później żeby mówię, idą trzy. No idą, ale już szły nisko. Już straciłem. No to ich nie zauważyłem, tutaj żeśmy gadali, a... O, patrzcie, tu ile ich idzie. Raz, patrz, ale to z lotu będzie. Tak, z lotu. To one idą do Boba. No, tak może być. Tak, one a idą do Boba. Nie oderwie? Nie. No, ale zobacz, jakie kobiety. Tak, one jakby na locie. No dobrze, kochani, my tutaj będziemy sobie dalej oglądali. Wszystkich pozdrawiamy. Przepraszam, że dzisiaj za mało czasu przed kamerką, ale chłopaki są, musieliśmy się też tam powymieniać swoimi poglądami. Także pozdrawiamy, dziękuję, że jesteście. Pozdrawiamy z hodowli Adam i Lukas. Hej!